Pomorzanin Toruń wykorzystał atut własnego boiska, wygrał ze Stelą Gniezno 15-8 i awansował na fotel wicelidera. Stela Gniezno spadła na czwarte miejsce w tabeli ligowej. Następne spotkanie Pomorek rozegra przed własną publicznością ze Startem 1954 Gniezno. Natomiast Stela Gniezno również przed własną publicznością zmierzy się z LKS-em Rogowo. Te spotkania to już szósta kolejka ligowa awizowana na dzień 5 lutego. Tradycyjnie namawiam Państwa do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.